Future i Metro Boomin wydali właśnie swój nowy album, który no jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o produkcję, no to jest naprawdę klasa, dlatego właśnie zainspirowałem się tym, żeby zrobić coś podobnego. Ogólnie ja nie wiem, jak oni to robią, nie, ale naprawdę te melodie w tych bitach i w ogóle te bity mają w sobie, mam wrażenie, tyle emocji jakby naraz, co nie? Gdzieś tam te melodyczne brzmienia są, powiedzmy, zmieszane z takim dark brzmieniem. Niektóre bity oczywiście są albo takie, jakieś tam fajne switche i takie różne rzeczy, no mega fajny album. BPM ustawię sobie, powiedzmy, na 150. Pierwsze co, to weźmiemy sobie kontakta i ogólnie polecam wam bardzo ten bang właśnie, Hybrid Keys. Podobno Qubits go używają, nie wiem, czy to prawda, ale bardzo możliwe. Jeśli chodzi o efekty, zaczniemy sobie od reverba. No i renderuję. I tip dla was, nie? Najpierw musicie zrobić sobie tutaj generic. No i robicie sobie taką przerwę i macie taki efekt, że ta melodia się tak zatrzymuje. Dobra, teraz dodamy sobie jakiś flat. I znowu kontakt. No i renderuję. Teraz dodam sobie jakieś belsy albo jakiegoś one-shota właśnie z mojej paczki, które możecie dostać u mnie na Instagramie. Weźmiemy sobie kolejnego one-shota z mojej paczki. Co ciekawe, z tego wszystkiego wezmę tylko końcówkę, bo reszta mi nie siedzi, a ta końcówka myślę, że może być ciekawa.
Ogólnie te melodie na tym albumie, tak jak mówiłem, są bardzo fajne, ale też one są takie dosyć złożone. No ale też nie chcę przekombinowywać, żeby mi się tu nie zrobił jakiś syf za chwilę i nie wiem, żeby ten miks za chwilę ucierpiał przez to, że będzie za dużo tych melodii. Więc po prostu to tak zostawię jak jest, jeszcze dodam sobie taki bas. Dobra, mamy już całą melodię, przejdziemy sobie teraz do perkusji. Dobra, bo znalazłem jeszcze takie piano i muszę je dodać, bo brzmi bardzo dobrze. Brakuje mi trochę bounce'u, więc dodam sobie drugiego snare'a. Dobra, mamy już całość, teraz trzeba to zmiksować, zrobić master i tak dalej. I potem zrobimy sobie jeszcze jakiegoś fajnego switcha, no bo w tym albumie często jest coś takiego, że ten beat się zmienia albo kompletnie, albo jest po prostu jakaś taka fajna, delikatna zmiana i tak dalej, więc spróbujemy coś takiego zrobić. Dobra, więc tak, planuję teraz zrobić drugą część bitu, przede wszystkim w tej właśnie drugiej sekcji BPM będzie niższy, bo teraz mamy 150, zaraz sobie zrobimy jakiś niższy. I z tych elementów, co już mam, spróbuję zrobić troszkę coś innego, pewnie nałożę halftime na tą melodię, w sensie już tutaj nałożyłem na jedną część tej melodii, ale pewnie na te pozostałe nałożę w tej drugiej części, po prostu może trochę zmienię coś w perkusji, żeby to było coś innego. I teraz tak, jeśli chcecie zrobić taką smooth zmianę tempa, wchodzicie sobie tutaj na BPM, dajecie prawym, robicie sobie Create Automation Clip. Teraz już macie zapisane to tempo. Warto wszystkie wyrenderowane elementy zrobić na stretch, żeby one po prostu naturalnie ze zmianą BPM-a się rozciągały, ale nie zmieniało się ich jakby długość. Czyli po prostu one się rozciągają, ale stoją jakby w miejscu, nie wychodzą tam gdzieś dalej, bo jeśli będzie resample ustawione, no to wtedy się robi takie po prostu gówno, które no jest dosyć irytujące. A tak to mogę dowoli zmieniać ten BPM, jak widać, i nic się nie dzieje z całym bitem. Więc ustawię sobie, załóżmy, 132 i teraz robię sobie copy value. Klejam to sobie od momentu, w którym właśnie chcę, żeby ten BPM sobie spadał. Kopiuję sobie jeszcze z przodu to 150 BPM, jakby w takiej innej wartości, czyli tutaj 27%. No i po prostu kopiujecie to z początku, te 150 BPM miałem na początku, teraz wklejam i jak widać
mamy takie przejście. No i ogólnie mamy tutaj jeszcze nieskończoną, ale mniej więcej tą drugą część. No i przede wszystkim tu na przykład mamy flat, który spitchowałem z powrotem oktawę w dół. Tutaj te elementy, które tu mamy, one są na halftime. Ta główna melodia, którą zrobiłem jako pierwszą, jest pocięta na takie właśnie chopy. BPM jest zmieniony ze 150, przechodzi na 132. I generalnie dodam teraz jakieś różne pierdoły, jakieś FX, żeby to wszystko gładko przechodziło, żeby to lepiej brzmiało. Dobra, więc po wielu zmianach, jakichś tam przycinaniach, tu dodałem halftime, tu coś odjąłem, tu coś spitchowałem w dół, tu w górę, jakby bardzo dużo kombinowałem, więc w sumie za dużo, żeby to pokazywać. Jak ktoś słuchał tego albumu, może dać znać, czy w ogóle zrobiłem coś podobnego, czy nie. Myślę, że wyszło coś całkiem spoko, a tak już prezentuje się cały beat.